Na Newskim Prospekcie. Restaurację posiadam. Pani kuku. Ale melancholia pewnego dnia o wpół do szóstej naszła i wszystko przepadło. Masz bracie, Paryż. Masz kukułkę razem z twoimi angielskimi zegarami. A gdzie teraz te angielskie zegary? Rosja. Zawiało cię, śniegie mojczyzno. Zawiało. Za dużo wódeczki, mistrzu? Za dużo? Wódka od optymizmu do pesymizmu prowadzi. Chociaż z drugiej strony, mówiąc tak ściśle, ufnie, ja bym to wszystko rzucił. Wyjechał stąd, na tą... Polinezję. Palmy, jak to pan mówi. I dziewczyny. Dziewczyny z różami na głowie. Czystość, proszę pana, moralna. I słońce. A tu sileć i wódka, gubernatorze. A? Dzień Eugenia. Panienki przyjechały, trzeba do teatru. Nie mogę, być wyczerpanie nerwowe. Serce boli od dumy. Tancerki z Warszawy. A? Z Warszawy? A? No, panienki. Batman! Batman, no! Myśleć o programie. Ja zatańczę biało, ale co dla was, golubki? Może tak śmierć łabędzia, albo taniec bojarów. O. Serce boli. Nic nie mogę, nie... Profesorze, a może byśmy zatańczyły pociąg? Pociąg? A, daleka podróż. A, wcale nie zle. No tak, panienki, zatańczymy pociąg. A tymczasem odpoczynek. Dobry pomysł, a? Bardzo dobry. A widzisz? A ja polubiłem cię. Pani pozwoli przedstawić. Dubienko jest. Już trzeci raz profesor mi się przedstawia. O. Ja też profesora polubiłem. Ty mnie? A za co? Profesorze, czy nasz teatr będzie miał powodzenie? Wątpię. No to po co pan się tu zaangażował? Bo mnie nigdzie nie chcieli. A my tu gadamy, a ja pani się jeszcze nie przedstawiłem. A może pani by nam jednak coś opuściła? Mnie się inaczej nie kalkuluje, jak po 45 zł od osoby. No, to bardzo drogo. To nie jest zwyczajny pokój. Proszę się rozejrzeć. Marmurowa umywalnia, nie byle jaka. Szafy dwudrzwiowe, dwie. Tej lewej coś jest, ale zaraz się wyjmie. Eros i Psyche też chyba paniom nie przeszkadzają. I jak panienki nie reflektują, to dam znać pewnemu panu, który się o ten pokój dawno stara. My i tak więcej jak 35 zł nie damy, bo nas nie stać. To w takim razie niech panienki przyjmą do siebie jeszcze jedną. Przyjechała także do teatru. Ale my nie znamy tej pani. To bardzo porządna panienka, nie jakaś tam lafirynda. Proszę, panienki się poznają. Dzień dobry panią. Dzień dobry. Jestem Teresa Sikorzanka. A ja jestem Paulina Kłosek. Pani by chciała z nami zamieszkać? No tak, jeżeli panie... Ale naturalnie, że się zmieścimy. Nie, niech pani zostawi. Pani usiądzie, pani jest zmęczona. O, dziękuję pani.
Chyba od razu mówmy sobie ty. To nazywaj mnie Linką, bo Paulina to jakieś takie imię. Rzeczywiście komiczne. Wiesz, ale zupełnie inaczej sobie ciebie wyobrażałam. To ty jesteś tą Teresą? A co ty słyszałaś o mnie? Wiesz, byłam u Lursa i profesor chwalił ciebie, że jesteś taka przyzwoita i dzielna. Ja? Że pomagasz matce i że nie chodzisz na randki i że będzie z ciebie człowiek. Linka, kochana, dawaj lampę. Będziemy przyjaciółkami. Ale ty pewnie jesteś głodna. Co wolisz, obiad czy ciastka? To funduję ci. No to już ciastka. Cudownie, nareszcie najemy się ciastek. Ja zjem 4. A ja 6. Więc rozumiesz, ten chłopak mnie kocha i pomyśl, Teresa, mieć swój dom, mieć kogoś, kto zawsze przy tobie. Nazywa się Kazimierz Lojewski. Pracuje, zarabia, jest taki dobry, czeka na mnie. Chce się ze mną ożenić. No ja nie mogę wyjść za niego. Nie mogę. Dlaczego? O, weź to z kremem. A ty, Teresa, kochałaś się już? Ja ci coś powiem, ale nie śmiej się. Podkochiwałam się w Modeckim. I on w tobie też? Ja się w nim tak krótko kochałam. Nie wiem, czy to prawda, ale słyszałam, że ten Modecki to podobno straszna świnia. Nie. I chciałam cię urazić. Tylko tak mówię, żebyś się pilnowała. Nigdy nie wiadomo, co może być. A ty dawno jesteś w balecie? 8 lat. Ale wolałam być czymkolwiek, byle nie tancerką. W domu ciągle czekają, że zrobię karierę. O, u mnie tak samo. U nas jest 8 dzieci. Mama po uszy w długach. A kim jest twój ojciec? Woźny w sądzie. Ale pije i pewnie go wyrzucą. Sobie o tym wszystkim pomyślę, to żyć mi się nie chce. Najchętniej to bym umarła. Linka, ty coś ukrywasz. Przyznaj się. Tak. Ukrywam. Ale nie mogę tego ukryć. To się nie da ukryć. No idź. Rozgadaj wszystkim, że mam mieć dziecko. Linka, to straszne. No jak ten Sterglas mógł z tobą tak postąpić? Męczę się. Nie wiem, co z sobą zrobić. Chodź ze mną. Dokąd? Pójdziemy. Chodź. Boże, Boże, coś mu zrobiło.